Witam Was kochani w kolejnym filmiku na moim kanale. Tutaj Karola i wracamy z nagrywaniem, wracamy z recenzjami i w ogóle. Przepraszam Was bardzo za to, że nie było filmików przez ten cały miesiąc, ale trochę mi się życie posypało. Ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dzisiaj sobie podsumujemy 2019 rok. Lepiej późno niż wcale. Także ja biorę sobie swój ten A la Bullet Journal z 2019 roku i wszystko Wam tutaj powiem. Ja ogólnie bardzo lubię bawić się w statystyki i nie jest to spowodowane tym, że po prostu zależy mi na tym, żeby wszystko było jak najwyższe, jak najwięcej liczb. W jakiś sposób mnie to motywuje do dalszego działania. Lubię sobie zapisywać liczby i tak dalej, ale żeby nie było, że wiecie, że tam nie wiadomo co. I teraz tak, ja tutaj mam wszystko zapisane sobie. Jeśli chodzi o kanał, to przybyło Was około 500 osób, za co bardzo, bardzo dziękuję, bardzo mi miło, naprawdę. 500 osób na świat książkowy to moim zdaniem jest bardzo, bardzo dużo. A jeśli jesteś nowy, to serdecznie zapraszam do subskrypcji tego kanału. Jeśli lubisz czytać i interesują Cię książki, to jak najbardziej zachęcam do naciśnięcia tego czerwonego guzika na dole. W 2019 roku również przeczytałam 46 książek. Zabrakło mi 6 książek do zrealizowania mojego takiego ala wyzwania, które w sumie sama sobie postawiłam, bo chciałam przeczytać 52 książki, bo wiadomo, mamy 52 tygodnie w roku. Niestety nie udało mi się to, a było to spowodowane, wydaje mi się, kryzysem czytelniczym, który również w 2019 roku mnie dopadł i było to na przełomie maja, kwietnia, maja. Pamiętam, wtedy robiłam majówkę dla Was, która bardzo Wam się spodobała. Poza tym, więc mam nadzieję, że w tym roku również zrobimy sobie taką majówkę. Także było to właśnie spowodowane tym, że nie za bardzo wtedy wiedziałam, co ze sobą zrobić. W ogóle żadne książki mnie nie cieszyły, nie chciało mi się nic czytać i tak dalej. Film do wyjaśnienia będziecie mieć tutaj Wam wyjedzie. Także wydaje mi się, że przez to, ponieważ tak naprawdę przez miesiąc bardzo, tak naprawdę nie przeczytałam nic w miesiącu, a przez miesiąc naprawdę można sporo książek przeczytać. Tak samo wydaje mi się, że w wakacje troszeczkę odpuściłam, bo odkładałam to, odkładałam, że dobra, jutro zacznę czytać, dobra, coś tam. Nie miałam po prostu takiej potrzeby czytania w 2019 roku i tak te 46 książek to jest w ogóle najwięcej, ile przeczytałam w roku do tej pory. Także i tak ten wynik mnie satysfakcjonuje, ale wiem, że mogłam wykorzystać po prostu ten 2019 na więcej książek. Czasami sobie odpuszczałam, olewałam, nie chciało mi się czytać i tak dalej. No także tak to wyglądało. I w tym roku również sobie założyłam 52 książki i mam nadzieję, że się to spełni. Już przeczytałam 5, teraz czytam 6. Także mam nadzieję, zwłaszcza że właśnie w lutym trwa maraton nasz czytelniczy, gdzie to Wy na Instagramie decydujecie, jaką książkę będę czytała następną. Także jeżeli chcecie brać udział właśnie w tym i wybierać mi książki do czytania, które mam przeczytać, to zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie karateusz.books. Tam również będę w tym roku starała się regularnie go prowadzić, tego mojego Instagrama, wstawiać więcej zdjęć, fajnych zdjęć. Mam nadzieję, że w tym roku mi się to uda, z tego względu, że no, będę miała po prostu dużo więcej czasu, może w ten sposób. Następnie mam tutaj zapisane, że w 2019 roku na mojej biblioteczce pojawiło się 70 nowych książek. 70 nowych książek to jest dużo. To jest dużo. W tym roku również, w sumie ten filmik to jest, wiecie, porównywanie zeszłego roku i plany na ten rok, także jest to taki, ale wydaje mi się, że fajny właśnie będzie coś takiego, niż oddzielnie nagrywanie planów na ten rok i oddzielnie robić właśnie podsumowanie. Zrobimy to w taki jeden, teraz w sumie na to wpadłam. 70 nowych książek i w tym roku naprawdę sobie obiecałam, że
wiadomo, ja będę otrzymywała jakieś tam książki od wydawnictw, no w sumie z wielką chęcią je przyjmę, bo ja uwielbiam dostawać nowości, uwielbiam je czytać, uwielbiam dla Was je recenzować, ale po prostu obiecałam sobie, że nie będę kupowała książek. Nie będę kupowała książek, wiecie, bo czasami jest tak, że stwierdzę, dobra, mam troszeczkę pieniążków, pójdę kupię. Nie, w tym roku postanowiłam, że naprawdę pozbędę się przeczytanych książek z mojej biblioteczki, chociaż w 50%. Nagrałam taki filmik, 50 książek, które chcę kupić i przeczytać, więc odsyłam Was również do tego filmiku i we wrześniu pamiętam, we wrześniu dodałam, chyba 1 września dodałam ten filmik, więc dopóki nie przeczytam 50% z tamtej wymienionej listy, to no nie będę kupowała nowych, także no jak na razie nie kupiłam jeszcze żadnej książki, chyba że na przykład teraz aktualnie czytam Metro i wiecie, no to jest pierwsza część, więc tą drugą, trzecią część, no wtedy kupię, jeżeli pierwsza część mi się wystarczająco, bardzo mi się spodoba, to wtedy pójdę, kupię drugą, trzecią część, no bo wtedy widzę sens, ale nie będę robiła tak, że stwierdzę, dobra, ludzie o tej serii mówili bardzo dużo, pójdę ją kupię. No to tak nie będę robiła, ewentualnie pójdę, kupię pierwszą część, tylko i wyłącznie, przeczytam i dopiero jak mi się spodoba, to wtedy dopiero pójdę kupić następne części, tak sobie zaplanowałam. No bo 70 nowych książek w 2019 roku to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Co prawda to jest, przeczytałam więcej niż połowę z tego, ale to i tak jest duży wskaźnik, jeżeli chodzi o, wiecie, 70 nowych, a 46 przeczytanych. Jakby było 65 przeczytanych, a 70 kupionych, to wtedy byłabym niesamowicie zadowolona. Jeśli chodzi o kanał, wracając do kanału, na kanale Karateusz, czyli na tym, na którym właśnie jesteście, pojawiło się 63 filmy i wydaje mi się, że to jest sporo, bo to wychodzi więcej niż jeden na tydzień. Także wiecie, pewnie uratował mnie Bookmas, gdzie dodałam 11 filmików w ciągu miesiąca i tak dalej, ale nieważne. I jeśli chodzi o 2019, to nie byłam na żadnym evencie. Nie byłam na żadnych, nie byłam targach książki, nie byłam na... wydawnictwo Albatros zorganizowało w Warszawie takie spotkanie, na które właśnie mnie zaproszono, niestety z powodów niezależnych ode mnie nie mogłam się tam pojawić, więc też ubolewam. Mam nadzieję, że w tym roku będę wszystko nadrabiała, że pojadę i na warszawskie targi. I ja wiem, co powiecie, wiem, że warszawskie targi książki zrobiły taki limit, jeśli chodzi o dostanie... Boże, jak to się nazywa? W 2018 dostałam właśnie taką wejściówkę na targi, gdzie nie musiałam płacić za bilet i była to wejściówka na cały weekend. I nie przejmuję się tym, naprawdę się tym nie przejmuję, bo na cały weekend wejściówka kosztuje 30 zł, więc już nie będę przesadzała, bo wiem, że niektórzy tam się burzą, że wiecie, że tam na... Jeżeli ma się YouTube'a, to wymagania są, że musisz mieć minimum 2000 subskrypcji. Także ja nie będę się burzyła, nie będę, po prostu pójdę, kupię tą wejściówkę, będę się super bawiła, spotkam naprawdę super ludzi, mam nadzieję, że Was również spotkam, podchodźcie, jeżeli ktoś mnie rozpozna, chciałby ze mną pogadać czy coś, ja z wielką chęcią z Wami spędzę czas, naprawdę. Też nie ukrywam, że w zeszłym roku troszeczkę bałam się też pojechać na targi książki, bo szczerze powiedziawszy, nie za bardzo miałam z kim spędzać, bałam się, że wy do mnie nie podejdziecie, że tak naprawdę będę tam sama siedziała i no wiecie, to można obkrążyć raz, drugi, pójść kupić jakąś książkę, stanąć w jakiejś kolejce do autora, ale mimo wszystko ja jestem osobą, która bardzo lubi nawiązywać nowe znajomości, lubię spędzać takie eventy z ludźmi. Tak, więc też nie chciałam mojego Mateusza wyciągać, wiecie, zmuszać go, no bo wiem, że on nie za bardzo się interesuje książkami. Wiadomo, na jeden dzień pewnie by ze mną poszedł, no ale to wiadomo, jak to by wyglądało. Więc w tym roku mam nadzieję, że
że Wy będziecie chcieli ze mną spędzić troszeczkę czasu. Rozmawiałam też z Anitą, więc też będę mogła z nią troszeczkę tam spędzić czas, za co bardzo się cieszę i bardzo jej dziękuję, bo ja nie utrzymuję za bardzo kontaktu z ludźmi z BookTube'a. Nie wiem, jakoś tak jestem sama, robię to, co chcę, wiecie, jak to, w grupkach, tak? I w sumie wydaje mi się, że to tyle, jeśli chodzi o 2019 rok. A z prywaty coś się stało w 2000... A, no i oczywiście w 2019 roku wybiło nam 1000 subskrypcji, za co bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że w 2020 wybije nam 2000 subskrypcji. Nie, no oczywiście, śmieję się. To by była dla mnie ogromna, ogromna duma i motywacja do tego, żeby dalej nagrywać o książkach. Chociaż i tak będę nagrywała, ale wiecie, jak to jest. Także w tym roku 2020 to będzie... Chciałabym naprawdę dużo czytać, osiągnąć te 52 książki, a może nawet i więcej, nagrywać dla Was więcej, regularniej, żeby filmiki się pokazywały 2 razy w tygodniu, żebyście mieli co oglądać, żebyście wracali do mnie. I chyba to tyle z podsumowania 2019 roku. Wydaje mi się, że nie mam nic więcej do dodania. Odsyłam Was, bo wiem, że też chcielibyście wiedzieć, jakie książki przeczytałam w 2019 roku. I odsyłam Was do poprzedniego filmiku, gdzie tam każdą książkę Wam przedstawiłam i mniej więcej opisałam, albo odsyłam Was do recenzji. Także jeżeli jesteście jakie 46, ale jakie książki przeczytałam, to odsyłam. Dlatego to podsumowanie jest takie krótkie, bo w sumie rozmawiamy tutaj tylko i wyłącznie o wydarzeniach, statystykach i tak dalej, żeby właśnie pigułce podsumować to wszystko, a jeśli chodzi o tylko i wyłącznie o tytuły, jakie przeczytałam, to odsyłam Was do filmiku poprzedniego. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i widzimy się już w kolejnym. Cześć!